Pani prezes, Fundacja My Pacjenci zajmuje się kwestiami systemowymi. Staracie się zawsze podkreślać rolę pacjenta jako najważniejszego elementu i głównego bohatera systemu ochrony zdrowia. Jeżeli chodzi o pacjentocentryzm, o którym była mowa właśnie w trakcie tego wydarzenia, to co udało się w przeciągu ostatniego roku, a czego jeszcze nie załatwiono i powinno być postawione politykom jako ważne zadanie. Pacjentocentryzm jest rzeczywiście taką ideą bardzo bliską naszej fundacji. Mówimy od lat o tym, jak ważna jest rola pacjenta i że tak naprawdę nie byłoby systemu ochrony zdrowia, gdyby nie było pacjenta. To dla niego jest ten system. Obserwujemy zmiany pozytywne w systemie ochrony zdrowia, jak chociażby wprowadzenie opieki koordynowanej, która spełnia jak najbardziej tą definicję pacjentocentryzmu, spełnia tą definicję opieki blisko pacjenta, i wychodzącej naprzeciw realnym potrzebom pacjenta, pacjenta bardzo często zagubionego w systemie. Dzięki opiece koordynowanej pacjent blisko swojego miejsko, miejsca zamieszkania, w swojej placówce zdrowotnej. Ma możliwość skorzystania ze wsparcia koordynatora, który pomoże mu przez ten system przechodzić. Także to jest bardzo pozytywna zmiana. Bardzo dużo pozytywnych zmian obserwujemy, jeśli chodzi o usługi e-zdrowia, nowe funkcjonalności w aplikacji Moje IKP. Też jeśli chodzi o obecność przedstawicieli pacjentów w różnych zespołach roboczych, czy radach, czy komisjach, jak chociażby komisje bioetyczne, to są bardzo ważne kroki, które zbliżają nas ku jak najlepszemu systemowi opieki zdrowotnej. A co jeszcze powinno się zadziać? Powinniśmy wsłuchać się w głos jeszcze tego pacjenta, który jest tam gdzieś na samym tak zwanym dole, że już głos organizacji pacjenckich jest bardzo często brany pod uwagę, zaprasza się nas, tak jak mówiłam, do, do różnych zespołów, ale jeszcze brakuje tego wsłuchania się w takie rzeczywiste potrzeby pacjenta, który nie zna systemu, nie jest tak obyty jak, jak przedstawiciel organizacji pacjenckiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.